przede wszystkim pozwólcie, że przywitam Was, seniorów. Witam oczywiście nasz klub seniora z gminy Susiec, na czele z kierowniczką tego klubu, panią Marysią Mena. Witamy serdecznie. Można powiedzieć, że współorganizatorów dzisiejszego święta. Również witam bardzo gorąco klub seniora Stowarzyszenie Seniorzy Cieszanowianie z kierowniczką panią Heleną Ważną. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, właśnie Was, seniorów, dzisiaj witam na początku, na wstępie, dlatego że to jest Wasze święto. Pozwólcie, że również przywitam organizatora dzisiejszego dnia, Gminnego Dnia Seniora, więc witam serdecznie wójta gminy Susiec, Zbigniewa Naklickiego. Witam także przewodniczącego Rady Gminy Susiec, Mieczysława Jasina. Jest z nami również sekretarz gminy Susiec, Tomasz Skrobal. Witam serdecznie. Witam również Bożenę Zygarnicki, radna Rady Miejskiej w Cieszanowie. Witamy serdecznie, dziękujemy, że jest razem z nami. Oraz witam kolegę po fachu, dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, Krystiana Napalę. Witam serdecznie. Oczywiście witamy również naszą dzitkę, pracownika GOPS-u i oczywiście przyjaciela tutaj, opiekuna naszego klubu seniora. Proszę Państwa, pozwólcie, że na początku mini scenka w wykonaniu naszych seniorów. Babciu, a gdzie ty się tak stroisz? Co? Gdzie ty się wybierasz? Kochana Wnusiu, wybieram się na grzyby. Taka ubrana, babciu, do lasu się tak nie chodzi. Ale wiesz co, co ci mam powiedzieć, dziecko, nie znasz naszego życia starszego. I powiem ci, przez lasek idę na grzyby, niby to. Wstydzę się powiedzieć dziecku, gdzie idę. Ale powiem, idę może jakiego dziadka sobie poderwę. Widzisz, samotność to jest ciężka. Zrozumiesz, Nusiu, mnie moja kochana Kasiu, jak dojdziesz tu moich lat. A wiesz, ja już te 90 wiosen przeżyłam. Oj, babciu, nie wiem, czy ci pasuje. Ja nie wiem, co ty wymyślasz. Bo ja jestem babcia, nowoczesna babcia. Nie chodzę na drut, nie robię na drutach i nie chodzę w kapciach. Zrobię sobie makijaż, włosy umaluję, no i sobie czasem razem posurfuję. No dobrze, babciu, to ale pozwól mi, że ja pójdę do Jasia się pobawić troszkę, dobrze? Ale będę grzeczna, bo ja naprawdę nic nie wymyślę, nic nie zrobię, żadnego psikusa. Zastanowię się. Ale wiesz co, dziecko moje kochane, ja idę coś poszukać, to idź się do Jasia pobaw, tylko pamiętaj, żebyś jakiego psikusa mi nie zrobiła wstydu. Bo wiesz, babcia jak to babcia, zawsze za wnuczko, ale jak będzie coś źle, będę krzyczeć na ciebie. Mówię ci, babciu, że na pewno nic nie wymyślę. Dziękuję ci, że pozwoliłaś mi do Jasia. Polecam. A niech tam idzie. Idę do Jasia, idę do Jasia, idę do Jasia, idę do Jasia. Mameczka do laseczka, do zielonego, do zielonego, do zielonego. Na drodze spotkała dziadka bardzo fajnego, bardzo fajnego, bardzo fajnego. Dzień tak jakiś krótki.
wiesz co, skarbie, idę sobie tak troszkę, może pomarzyć, może z kimś kawę wypić, ale jakby mi się tam jakiś Wojtek trafił na drodze, to chętnie z nim kawę wypiję. A jak ty się zakładujesz? No, nie? Ja Wojtek. Ty Wojtek jesteś? No wiesz co? Powiedzcie mi państwo, doradźcie mnie. Przystojny to on jest. Za co? Może to by coś było. Tylko nie wiem, czy on mnie zechce. Z wyglądu nawet. Tak jest. Taka zgięta w kulanie. No właśnie. Ale wiesz co, Wojtek? Nie wiem, czy ty byś nie chciał. Wiem, tak głowy. Może by coś z tego wyszło. Może by coś z tym. Ale ja od razu cię zastrzegam. Ja mam rentę bardzo mało. Ale jeszcze do tego co? Wiesz, że stopa idzie w dół. U mnie to stopa porządna. Nawet dwie mam rozumieć stopy. Także porządne, a ja za... O Boże. A ja za dziecka po włosu, po piachu chodziłem, to już stopy rosną. Jak u Pudulskiego niedźwiedzia, rozumiesz? Tak, także ja mam stopy. A jeszcze teraz to co innego ta młodzież, to wszystko oni buty mają, 500+ mają. Wójtku robił drogi, po piasku nie chodzą, tylko na majdan można, na zalew, na piasek, a teraz stopa już nie urośnie, a u mnie porządna. Ale Wojtuś, ja nie mówię o tym stopie. Ja tylko mówię, że procenta idą w dół. A, o procentach ty mówisz. A to ja się na procentach nie znam. Ja 40% tylko najlepiej. No i doradźcie mi państwo, co mam zrobić? Tu 40%. Nie wiem, jak tam z portfelem. Czy też grupy, czy nie. Masz, Wojtuś, coś w portfelu? Coś tam jest, tylko ja dokładnie nie wiem, co to. Czy jeszcze też przed inflacji, czy grubsze to. Oj, wiesz co, Wojtek, ja no troszkę na makijaż mi trzeba, troszkę, jakby to powiedzieć, do dietetycznie mi trzeba, żeby mi trzeba zrobić drugie, troszkę szyby klawa mówię. No, to nic, to jakoś to będzie, damy radę. No to może byśmy tak się przeszli. Chodź ze mną, Jakusia, chodź ze mną gdzieś, Darsko. We dwoje przez życie łatwo jest iść. Chodź ze mną na spacer dziś. We dwoje przez lasek fajnie jest iść. Wojtuś, pójdę z tobą, ale tę laskę już wyrzuć. Mój Boże, to jest najważniejsze. No ale służy dziurką tutaj chodź. Bo no. Bywają dziurki różne. No. Jasiu, zobacz, twoja babcia z moim dziadkiem spacerują. Widziałeś? Zobacz. Ty słyszysz? Ktoś nas podgląda. To tylko Jasiu mi tamte. Bardzo. O nie, może to tobie po 40% coś szumi? Może i mój, ale o czym oni tak rozmawiają? Chodź, dziadek, chodź. Jedziemy. Wymachują rękami, śmieją się do siebie. Może o miłości? Wiesz co, rzuć ten jeszcze kapelusz. Miecha mi się grzyczka. Jasiu, zobacz. O, masz wiatruszka. Moja babcia głaszcze tego dziadka. On, patrz, jak oni się przytulają. Na chmury im się pewno zebrało.
No i wręczył dziadek babci piękny leśny kwiat. Piękny leśny kwiat, piękny leśny kwiat, żeby sobie przypomniała miłość dawnych lat, miłość dawnych lat, miłość dawnych lat. O nie, to niemożliwe. Twoja babcia? Gdzie wiatr? O nie, to niemożliwe. Twoja babcia zabiera mojego dziadka? O, i rentę zabierze. A ja, biedny Jasio, co będę miał? Nawet kieszonkowego nie dostanę. Cicho, Jasiu, nie płacz. Ja to coś wymyślę, żeby oni się tam nie spotykali i żeby się czartem nie pożenili. To już moja głowa w tym. Dobrze. Mówię ci, Wojtek, że tam ktoś nas podgląda. To niech podgląda, a my się pogadajmy. Tak, o, ty byś chciała hajpnąć się ze mną, czy nie wagę? Wiesz co, tak naprawdę... Chciałabym na twoje rentę, wiesz co, bo twoje jest dziecko za mężczyzny, a ja tak o 1400 zł renty, wiesz. To ja bym się ci uświadczył, tylko że kręknąć nie bardzo mogę, bo mi głupie w krzyżu i kuraż trzymają, ale to ja się tak troszkę pochylę, a ty z góry patrz na mnie, tak jakbym kręczał będę, tak. I będę ci zrobił. Wejdź za mnie, Jagusia, nie krępuj się, bo miłość w tym wieku te zdarza się. Wejdź za mnie, babeczko, wchodźmy i dziś. Przez życie we dwoje łatwiej jest iść. Może on ma i rację. Może i we dwoje by nam było lżej. To jak mówisz? No to zgodzisz się, czy nie, bo już tak schylony długo nie mogę cię. Świetnie będzie boleł, także. A serduszko pika mi tak, że moi serduszko, że z tej młodej duchem piersi, żeby się nie wyrwało dziecko. Ty, to ty masz jeszcze klatkę? No tak jest, ale wiesz, i rozrusznik jeszcze gadaj prędzej, bo jeszcze wysiądzie. No to dobrze, no to już tak. Dacie nam ślub? Damy. No widzisz, no i Wojtek, daj. Siedli się tutaj, tak po kalendarzu z tej strony, jak z tamtej, bo nie będę salutował, ja nie wyskoczę. A ty boisz się, nie boisz, już. Siadaj, nie kręci się. Jak będziemy spać obydwoje, to jedno drugiego będzie nacierać. No dobra. Tylko uważaj, bo ja tę wściekłą wódkę na 90% tylko. 40 nie. Trzeba będzie rozcieńczyć. No o to właśnie dać. Ale to jałówcówka jest, to jałówcówkę będziemy mieli. Ale te kwiaty pachną, mówię wam. To ode mnie szczerze dane. Poszli dziadek z babcią, wzięli sobie ślub, wzięli sobie ślub, wzięli sobie ślub. Obydwoje samotności mieli dosyć już, mieli dosyć już, mieli dosyć już. Nie żyje nam babcia.
Chce wróćmi nam taki prezes. To prezes. Trzymaj, nie wytrzymaj. Ty bez kursy. Proszę go pouczyć. Ojej, no. No wiecie co? I wiecie komu to zależy najbardziej na babci i dziadku pieniądza? Kto z nas robi żarty? I prezes. Nie damy ani grosza. No chyba poproszę, to wiecie. Babci i dziadka serce tak jest. No, babcia stała i burda nie ma. Ale weź mnie pod rękę. Proszę Państwa, klub seniora spotyka się w każdą środę. I oprócz tego, za chwileczkę Państwo też usłyszą, bo będzie zespół występował, to też powstała taka grupa teatralna, miniscenki. Nasi seniorzy przedstawiają właśnie takie miniscenki na naszych imprezach kulturalnych. Poproszę wielkie brawa dla naszych artystów. Bardzo dziękujemy. No już ci dziadek mój, już dziadek mój. A renta babki na moje konto, tak? Tak jest, jest dziadek. Prawidłowo nie idzie, bo kobiety się pierwsze puszcza. Aby renta. Zasłuchaj.